prywatyzacji, która dziś spotyka się we Wrocławiu, rozpoczęła przesłuchanie 3 osób przebywających we wrocławskim areszcie. Przesłuchanie będzie niejawne. Komisja przesłucha adwokatów Grażynę K.B., Andrzeja M. oraz Tomasza Ż., poinformował szef komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. W naszym postępowaniu dzisiaj wszystkie osoby, które zostaną przesłuchane, będą przesłuchiwane w charakterze świadków. Chodzi o 2 rzeczoznawców i 1 adwokata. Liczymy na to, że znajdziemy dzisiaj kolejne argumenty, które pozwolą nam dojść do prawdy. Tylko po to tu jesteśmy, żeby dochować też z punktu widzenia prawa wszelkiej staranności, która na nas ciąży. Wcześniej pojawiły się informacje, że dziś ma zostać przesłuchany handlarz roszczeń Maciej M., który również przebywa we wrocławskim areszcie. Zostanie on jednak dowieziony na przesłuchanie w czwartek na posiedzenie komisji w Warszawie. 3 osoby podejrzane o pobicie mężczyzny podczas sobotniej manifestacji KOD-u zatrzymane przez radomską policję. Ustalono tożsamość kolejnych 9. W związku z incydentem został odwołany komendant miejski policji w Radomiu Piotr Kostkiewicz. Decyzję dotyczącą dymisji chwali poseł PiS, wiceminister obrony Michał Dworczyk. Jeśli były takie przesłanki, to bardzo dobrze, że nastąpiła szybka reakcja, ale proszę Państwa, ja przyznam się, że nawet nie jestem w stanie na bieżąco śledzić wszystkich informacji, które z godziny na godzinę napływają, bo w Ministerstwie Obrony Narodowej naprawdę ciężko pracujemy jako kierownictwo resortu i pracownicy. I nawet nie wiem o tym fakcie, o którym pani mówi. Jeśli został zdymisjonowany komendant, jeśli były, to znaczy, że były ku temu przesłanki. I dobrze, że szybka reakcja nastąpiła. Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec przypomina, że jego klub zwrócił się pisemnie do szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka z prośbą o udzielenie informacji publicznej odnośnie zabezpieczenia sobotniej manifestacji KOD-u. Dodał, że odwołanie komendanta policji w Radomiu wniosku nie anuluje. Rozumiem, że jest to pewna forma przyznania się do winy. Doszło do zaniedbań ze strony policji. Pytanie teraz o to, kto podjął takie decyzje, żeby demonstracja KOD-u nie była ochraniana, tak jak to zawsze było przez policję. Dotyczy to zresztą każdej legalnie zgłoszonej manifestacji. Ktoś tę decyzję podjął. Chcemy dowiedzieć się od ministra Błaszczaka, kto i na jakiej podstawie. Czy tę decyzję podjął komendant, czy też ktoś inny za komendanta. Ta informacja powinna trafić do opinii publicznej. Oba zgromadzenia były legalne i zostały zgłoszone przez osoby prywatne. Młodzież Wszechpolska poinformowała urzędników, że mają zamiar przemaszerować przez centrum miasta. Członkowie KOD-u chcieli zorganizować wiec w jednym miejscu. Pierwsza z manifestacji, zgodnie z deklaracjami organizatorów, powinna się rozpocząć o 11:30 i zakończyć o 13:00. Początek drugiej z nich zaplanowano na 14:00, a finał 2 godziny później. Teoretycznie uczestnicy obu zgromadzeń nie mieli prawa się spotkać. Do spotkania jednak doszło, a podczas niego do przepychanek, które przerodziły się w bójkę. Współpraca gospodarcza i relacje dwustronne zdominowały rozmowy prezydentów Polski i Azerbejdżanu. Ilham Alijew przebywa z oficjalną wizytą w Polsce. Andrzej Duda przypomniał, że po raz ostatni gościł w naszym kraju 9 lat temu za prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Prezydenci mają nadzieję, że nastąpi nowe otwarcie w relacjach dwustronnych. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że potencjał gospodarczy naszych krajów jest duża. Wymiana handlowa na poziomie 100 milionów dolarów rocznie w stosunku do potencjalnych możliwości bardzo skromna. Wyraził nadzieję, że podpisane dziś umowy dotyczące między innymi współpracy w dziedzinie transportu ożywią relacje gospodarcze między naszymi krajami. Jest szansa na to, abyśmy zrealizowali bezpośrednie sprawne połączenie kolejowe pomiędzy Azerbejdżanem a Polską przez Gruzję i Ukrainę. Prezydent Ilham Alijew mówił o współpracy energetycznej i południowym korytarzu transportowym, który połączy między innymi Azerbejdżan z krajami europejskimi. Wartość projektu, który umożliwi transport gazu z Azerbejdżanu do Europy, to 40 miliardów dolarów. Ilham Alijew wyraził nadzieję, że pierwsza część projektu zostanie ukończona w przyszłym roku, a całość w 2020. Prezydent Azerbejdżanu zaprosił Andrzeja Dudę do Baku. Polski prezydent dziękował z kolei za poparcie naszej kandydatury na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Rzymie podczas prac ziemnych przy rozbudowie 3 linii metra natrafiono na luksusowy kilkupiętrowy dom z początków III wieku naszej ery. Archeolodzy porównują wartość znaleziska do domów odkopanych w Pompejach. To pierwsze takie znalezisko w Rzymie. Odkrycia dokonano nieopodal Bazyliki Świętego Jana na Lateranie, kilkaset metrów od Koloseum. Archeolodzy twierdzą, że dom został opuszczony z powodu pożaru i zachowały się w nim wszystkie sprzęty w stanie niezmienionym od około 1800 lat. Zachowały się freski, czarno-białe mozaiki podłogowe, zwęglone części mebli, spore fragmenty drewnianych elementów konstrukcyjnych i część poddasza. Też szkielet psa, który zginął w pożarze. Odkryto również system wentylacji, która chłodziła dom w lecie i ogrzewała zimą.
Archeolodzy, którzy odkopali dwie kondygnacje, doszli do głębokości 9 metrów. Wejście do domu znajduje się 4 metry niżej. W jej sąsiedztwie odkopano niedawno starożytne koszary wojskowe. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wiadomości sportowe. Sylwia Urban. Polskie piłkarki ręczne trafiły do grupy B Mistrzostw Świata, które w grudniu odbędą się w Niemczech. Rywalkami biało-czerwonych będą Norweżki, Szwedki, Czeszki, Węgierki i Argentynki. Kinga Achruk, która pełni rolę kapitana naszego zespołu, jest zadowolona z losowania, które dziś odbyło się w Hamburgu. Pierwsze co to powiem na pewno to, że lepiej być na tych mistrzostwach niż w ogóle na nich nie być, także jakby to losowanie nie było, to na pewno, no wiadomo, jest to mocna grupa, ale też nie ukrywam, że na pewno będziemy walczyć i jaka by to grupa nie była, cieszy mi się, że będziemy na tej imprezie i na pewno będziemy dawać wszystko z siebie i cieszy jest fakt taki, że możemy zbierać się jako ten nowy, odmłodzony zespół, doświadczenie na mistrzostwach świata. Przypomnę, że Polki zagrają w Mistrzostwach Świata dzięki dzikiej karcie, a najsilniejszą drużyną w grupie B jest Norwegia, która broni tytułu mistrzowskiego. Według mnie zdecydowanie tak. Norweżki na pewno na swoim, że tak powiem, dorobku osiągnięć mogły się tutaj wykazać. No, mają najwięcej tych tytułów, medali w ogóle, tych osiągnięć, także na pewno tutaj będzie to na pewno ciężki rywal, ale będę cały czas podkreślać, lepiej grać z takimi przeciwnikami, zdobywać to doświadczenie. By zagrać w 1/8 finału, Polki muszą zająć przynajmniej 4. miejsce w grupie, a mecze grupy B będą rozgrywane w Bietigheim-Bissingen. Mistrzostwa Świata piłkarek ręcznych rozpoczną się 1 grudnia. Kamil Majchrzak przegrał z Włochem Andrasem Seppim 2-6, 6-7 w pierwszej rundzie turnieju tenisowego na trawiastych kortach w Antalii. Polak wystąpił w głównej drabince takiej imprezy po raz pierwszy w karierze. W pierwszym secie Majchrzak od stanu 1-1 stracił 4 gemy z rzędu i nie był w stanie zagrozić starszemu o 12 lat i faworyzowanemu rywalowi. W drugim secie długo toczył wyrównaną walkę, ale w tiebreaku już gładko zwyciężył Seppim. Spotkanie trwało godzinę i 15 minut. Była to pierwsza konfrontacja 297 w rankingu Polaka ze 102 w tym zestawieniu Włochem. O 15 Agnieszka Radwańska miała rozpocząć mecz z Amerykanką Lauren Davis w drugiej rundzie turnieju w Eastbourne, rozgrywany również na nawierzchni trawiastej, ale w Eastbourne pada deszcz i spotkanie zostało przełożone. Czas na prognozę pogody. Dzisiaj słonecznie, padać może jedynie na południu polskim. Temperatura od 20 stopni na Suwalszczyźnie do 23 na Mazowszu i do 27 na Śląsku i w Małopolsce. Ciśnienie niskie, ale rośnie. 1001 hektopaskali. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 9 minut po godzinie 15. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 we wtorek. Jest 27 dzień czerwca. W studiu Mateusz Maranowski i jego gość. Gorący temat. Na posiedzeniu rządu dyskutowano projekt nowelizacji prawa zwiększający wydatki na obronność. Chodzi o zmianę ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, która ma realizować zapisy strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Chodzi o realizację zapowiedzi podniesienia wydatków na obronność do 2,2% PKB w 2020 roku i 2,5% PKB w 2030 roku. Zmiany te muszą wejść w życie już w tym roku, aby wypełnić zobowiązania szczytu NATO w Newport o 2-procentowych wydatkach na obronność. Wprawdzie takie wydatki są zapisane w polskiej konstytucji, ale liczone są według poziomu z ubiegłorocznego budżetu, a nie jak chce NATO bieżącego. Rząd wskazuje, że polska armia będzie rozwijać wojska obrony terytorialnej, ma zwiększyć liczbę etatów do 200 tysięcy, w tym maksymalnie 130 tysięcy mają zajmować etaty żołnierzy zawodowych. O sprawach geopolitycznych i czy to ma dobry wpływ na to, na naszą politykę zagraniczną, porozmawiam z Jarosławem Guzem, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. No więc to będzie dobry ruch strategiczny? To już jest dobry ruch strategiczny, oczywiście. Abstrahując oczywiście od spraw ekonomicznych, o których za chwilę słowo Mirek Gorbaczewski. Tak jest. Zapowiedź jest, oczywiście będzie realizacja. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo oczywiście pamiętajmy, że tego typu zobowiązania w dużej mierze zależą od spełnienia założeń dotyczących generalnego rozwoju i skali PKB, również innych potrzeb i tak dalej. Budżet obronny zawsze rywalizuje z innymi.
W Polsce akurat wyjątkowo, w wielu krajach tak nie jest. Ten budżet obronny jest generalnie biorąc aprobowany przez społeczeństwo. Więc również te zapowiedzi nie spotkały się z jakąś kontrą ze strony czy opozycji, czy również jakichś środowisk w opinii publicznej. Patrząc na sytuację naszą międzynarodową, jak odebrają, będą odbierać to nasi sąsiedzi za wschodnią granicą i jak będą to odbierać nasi sąsiedzi za zachodnią granicą? Sąsiedzi za wschodnią granicą, jeżeli pan myśli o Rosji, która graniczy co prawda tylko przez Kaliningrad z Polską, a czasami ciągle mam jeszcze nawyk, jakby Związek Radziecki istniał i mielibyśmy granicę na Bugu. Więc ich reakcja jest oczywista, ale mieści się w takiej ogólnej reakcji na wszystkie pomysły na wzmocnienie obronności. Przy czym w szczególnym przypadku Rosji bardziej zależy na nie tyle skali wydatków na obronność, ale przede wszystkim na obecności, właśnie nieobecności naszych sojuszników na tym terenie, zwłaszcza Amerykanów, i to jest jakby dla nich główny problem. Oczywiście zasadnicze wzmocnienie obronności państwa z własnych zdolności obronnych warunkuje również harmonijną współpracę właśnie zwłaszcza z Amerykanami w ramach sojuszu. Więc Polska tutaj, wpisując się w to, o czym mówił Donald Trump jeszcze w czasie kampanii wyborczej, że kraje europejskie, kraje sojusznicze muszą dać siebie więcej, no Polska jest w pewnym sensie prymusem. I tutaj, jeżeli chodzi o pytanie pana o sąsiadów za zachodniej granicy, nikt nie lubi prymusów, zwłaszcza ci, którzy się ociągają. Oczywiście pamiętajmy cały czas o skali. Jeżeli 1,2% PKB w Niemczech przełożyć na bezpośrednią skalę wydatków, to oczywiście budżet niemiecki jest, PKB niemiecki jest bez porównania większy i bezwzględnie wydawane jest tam bardzo dużo pieniędzy i ma być wydane więcej rzeczywiście, natomiast Niemcy zdecydowanie nie lubią tych 2%, o których mówi Donald Trump, to by oznaczało zasadniczą zmianę w budżecie. Zresztą zobaczymy teraz, bo będzie prezentowany budżet niedługo przez pana Schäuble. Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta propozycja dotycząca obronności. Niemcy jeszcze na dodatek próbują trochę kuglować z tymi wydatkami na obronność, bo padały głosy, i to nie tylko ze strony SPD, ale również ze strony polityków CDU, że można by na przykład zaliczać do wydatków na obronność wydatki na pomoc rozwojową dla krajów, które są zagrożone konfliktami zbrojnymi itd., itd. No znamy takie sztuczki, to w komunizmie, w PRL-u się zaliczało wydatki na obronność na przykład do różnych innych działów, żeby nie pokazać, jak dużo wydaje się na Ludowe Wojsko Polskie. Ale to trochę wynika z tego, że Unia Europejska cały czas żyje pewnego rodzaju mitem, że po II wojnie światowej nic już się wydarzyć nie może i nie wydaje tych pieniędzy na obronność, czy z czegoś innego to wynika? Znaczy, Europa Zachodnia, po pierwsze, należy zauważyć, jak różną pozycję ma z punktu widzenia analizy zagrożeń bezpieczeństwa, w dziedzinie bezpieczeństwa. A po prostu wschodnia flanka NATO, dawne kraje postkomunistyczne, zwłaszcza te, które mają granice z Rosją, które są w tej dawnej strefie wpływu rosyjskiej, to oczywiście zupełnie inaczej na to patrzą niż kraje zachodniej Europy. Na dodatek kraje, które wpisały sobie po zakończeniu zimnej wojny, po pierwsze dywidendę pokojową jako stały element budżetu, czyli zmniejszenie wydatków na obronność, i to zrobiły prawie wszystkie kraje zachodniej Europy, i nie zauważyły, że zimna wojna wróciła w innej formule, nie z ZSRR, ale z Rosją, i nie chcą tej sytuacji odwrócić. To jest bardzo wygodne, te pieniądze wydać na różne fajne rzeczy, korzystne dla obywateli, jest to sporo środków. Natomiast kraje środkowo-wschodnie europejskie po prostu muszą myśleć o swoim bezpieczeństwie. Ale też jest zasadnicza różnica z punktu widzenia funkcjonowania w ramach tej geopolityki, która ponownie wróciła po rozwinięciu się na większą skalę imperialnej polityki rosyjskiej. Po prostu tego zachodnioeuropejskie kraje nie chcą przyjąć do wiadomości tak naprawdę. Ciągle jest ta tęsknota, no w Niemczech na przykład to widoczne, ale we Francji też to widzieliśmy. To w takim razie możemy powiedzieć, że Donald Trump jednak rozumie sytuację i jakby warunki tej nowej zimnej wojny i zadaje to pytanie także, czy te zwiększenie wydatków na obronność w Polsce jest także takim zabiegiem PR-owym przed wizytą Donalda Trumpa 6 lipca w Polsce? Nie, ta wizyta nie była uzgodniona jeszcze w momencie, kiedy prezydent Duda w Brukseli na szczycie NATO, na którym był Donald Trump zresztą, i gdzie, jak rozumiem, toczyły się rozmowy w sprawie jego wizyty w Polsce. Prezydent Duda to oznacza
miał po prostu jako własny, że tak powiem, wkład Polski do sojuszu. I to jest motywowane i pewną koncepcją polityki w dziedzinie bezpieczeństwa, która zarysowała się od początku tego rządu. Więc to nie jest żaden gest pod publiczkę pod Donalda Trumpa. To się wpisuje oczywiście w te pomysły administracji amerykańskiej. Przy czym zauważyłbym, że to nie jest tylko kwestia Donalda Trumpa, bo przecież wszyscy również w Polsce mieli obawy, że te wpływy rosyjskie widoczne w otoczeniu Trumpa w czasie kampanii wyborczej, a nawet częściowo w administracji na samym początku, mogą się przełożyć na realną politykę, jeśli chodzi o konfrontację supermocarstw dawnego i obecnego. Okazuje się, że nie, że administracja Trumpa ku zdziwieniu wielu prowadzi bardzo twardą politykę wobec Rosji. Kwestia podtrzymania sankcji. Obecnie nawet wprowadzenia nowych. Mieliśmy zestaw sankcji, taki prezent dla Petra Poroszenki, kiedy był w Waszyngtonie. To była decyzja własna administracji Trumpa, a do tego jeszcze dochodzi akcja kongresu. I tutaj widać pewną jedność również, jeśli chodzi o pozostałe elementy władzy. Zwyczajnie po prostu Rosja się zdecydowanie przeliczyła, jeśli chodzi o miękką politykę, na którą liczyli próby dogadania się, jakiegoś ponownego resetu z administracją Trumpa. Natomiast my się wpisujemy jeszcze w inny konflikt, który się pojawił, ten podział na Atlantyku, czyli konflikt między Europą Zachodnią a Stanami Zjednoczonymi pod wodzą Trumpa, a tak naprawdę konflikt przede wszystkim amerykańsko-niemiecki, czego efekty widzieliśmy na szczycie G7 i wypowiedziach, które padały później, kuriozalnych zresztą czasami, bo słuchanie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Tajaniego, Włocha, który mówi, że nie potrzebujemy Stanów Zjednoczonych, my sobie sami tutaj poradzimy z bezpieczeństwem i tak dalej. A realnie rzecz biorąc, Europa, nawet gdyby dołożyła jeszcze te procenty PKB, nie ma tych możliwości militarnych. Tak naprawdę bezpieczeństwo Europy w konfrontacji na przykład z Rosją zależy tylko i wyłącznie od Stanów Zjednoczonych. Nie ma szans po prostu. Widzieliśmy na przykładzie bardzo ograniczonej akcji militarnej, która była prowadzona w Libii. Już pomijam to, czy mądrze, czy nie. Była to akcja prowadzona przez Francję, Wielką Brytanię i Włochy. No i w pewnym momencie zabrakło po prostu amunicji, tych wysokiej klasy pocisków rakietowych na przykład, i trzeba było dostać je od kogo? Od Amerykanów. I my znamy swoje miejsce w szeregu, znaczy wiemy, że sami nie jesteśmy w stanie się obronić. My jesteśmy zainteresowani sojuszem, a dla nas sojusz oznacza również samą obecność Stanów Zjednoczonych w Europie. I ta obecność jest, ta obecność jest potwierdzona. A sojusz buduje się między innymi przez to, że nikt nie chce tutaj mieć tego sojuszu za darmo i tej amerykańskiej pomocy za darmo. To po drugiej stronie oceanu na pewno doceniają, a zwłaszcza w kontraście do zachowania bardzo pokrętnego sojuszników z zachodniej Europy, wykluczywszy Wielką Brytanię. Więc zrobiło się, powiedziałbym, ciekawie. Komentarze prasy niemieckiej, zwłaszcza niemieckiej, dotyczące wizyty Trumpa w Warszawie, pewnej różnicy, jaka występuje, jeśli chodzi o relacje między Stanami Zjednoczonymi a Zachodnią Europą, a Europą Środkowo-Wschodnią. No, pomysł, że w Süddeutsche Zeitung pokazuje się artykuł, gdzie mówi się o sojuszu autorytaryzmów, gdzie tymi autorytarnymi krajami nie tylko są kraje takie jak Polska, Węgry i pozostali sąsiedzi z regionu, ale również Stany Zjednoczone, Donalda Trumpa, i mówią to Niemcy. Muszę jeszcze dopytać na sam koniec, korzystając z Pana obecności, bo informacja właściwie z ostatniej chwili: nieznany wirus komputerowy zaatakował system bankowy i telekomunikacyjny Ukrainy, poważnie utrudniając pracę największego lotniska w kraju, metra w Kijowie, oraz zakładów energetycznych i ciepłowniczych. Atak dokonano spoza granic kraju i mają one masowy charakter, donoszą ukraińskie media. Pierwszy o problemie poinformował Narodowy Bank Ukrainy, który przekazał, że niektóre banki mają problem z płatnościami i obsługą klientów. Czy to także trochę w kontekście tego zwiększania obronności i to, co się będzie działo na Ukrainie, ma sens? No, powiem sobie szczerze, że ten atak przypomina, i prawdopodobnie wirus jest podobny do tego, który został użyty przy ataku na system energetyczny ukraiński na zachodniej Ukrainie. On był badany i podejrzewam, że dowiemy się coś więcej już niedługo, ale jedno jest pewne, i to było na szczycie NATO również mówione wprost. Cyberprzestrzeń stała się przestrzenią wojny, normalnym polem walki, tak samo jak morze, powietrze, ziemia. Dodatkowo jeszcze niestety ta wojna jest prowadzona już teraz. W każdym razie widać to było, jeśli chodzi o
akcje rosyjskie, bo tutaj raczej jest jasne, że Rosjanie zaatakowali ten system ukraiński. Rosjanie zaatakowali przecież Amerykanów w czasie kampanii wyborczej, dwa lata temu, czy 2,5 roku temu Wielką Brytanię, media we Francji, atak na Bundestag w Niemczech. To jest robione, ta wojna trwa po prostu i musimy zdać sobie z tego sprawę i zakładam, że ten budżet, o którym mówiliśmy na początku, ten polski budżet, również uwzględni po prostu ten program modernizacji sił zbrojnych, który jest wpisany w plany obronnościowe dotyczące kryptologii, cyberbezpieczeństwa, bo tutaj po prostu jesteśmy zapóźnieni i musimy naprawdę dużo zainwestować, nie tylko w zakupy sprzętu, ale po prostu we własny potencjał, który teoretycznie istnieje, bo to nie jest tak, że nie mamy zdolnych informatyków, specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Chodzi o to, że musimy umieć ich wykorzystać i zainwestować sensownie te pieniądze, żeby móc się bronić przed czymś takim, czego doświadcza obecnie Ukraina na przykład. Jarosław Guzy, bardzo dziękuję za pierwszą część gorącego tematu, a my teraz za chwileczkę już porozmawiamy o ekonomicznej części zwiększania budżetu na obronność. Sławomir Horbaczewski, ekonomista w studiu Polskiego Radia 24. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry państwu. 2,5% PKB w 2032 roku. To dobry kierunek? To dużo? Kierunek bardzo dobry. Nie jest to dużo. Jest to tyle, ile powinno w tym okresie być. Jest to rozsądna, przemyślana polityka. Polska jest tak czy inaczej wśród tych krajów NATO, które w odpowiedni sposób podchodzą do obronności, czyli wydają co najmniej w dobrym kierunku te pieniądze i starają się zwiększać swoje budżety. Przypomnę, że Polska jest wśród tych nielicznych krajów w NATO, które wydają ponad 2% PKB, bo za zeszły rok 2016 mieliśmy dokładnie 2,01% wydanych na obronność. Zatem jesteśmy w gronie tych krajów obok Stanów Zjednoczonych, obok Wielkiej Brytanii, dlatego Wielka Brytania to jest bardzo istotny kraj i w moim tutaj przemycę taką myśl, że jednak powinna w Unii Europejskiej pozostać co do zasady. A w NATO również Estonia i Grecja wydały ponad 2% na obronność. To jest grono, wśród których przede wszystkim Stany Zjednoczone, zwłaszcza z wizytą Donalda Trumpa niebawem w Polsce. Moim zdaniem to, że rząd dzisiaj zajmuje się ustawą w ogóle o pokrywającą tego typu rzeczy, to jest bardzo dobra rzecz w kontekście zbliżającej się wizyty również pana prezydenta Trumpa w Polsce. To zapytam, bo budżet, jakby nie patrzeć, nie jest z gumy. To znaczy, że trzeba będzie komuś zabrać w perspektywie tych kilkunastu lat. Więc jak to jest? Czy rzeczywiście to będzie tak, że trzeba będzie komuś, że tak powiem, przesunąć te pieniądze z jednego koszyka do drugiego? Czy my jakoś w magiczny sposób te pieniądze zarobimy? No właśnie, ciekawa sprawa jest taka, że niekoniecznie trzeba będzie komuś zabrać, bo polska gospodarka się rozwija, wzrost w ogóle PKB z roku na rok następuje i my mamy dzisiaj bardzo dobre przeczucie, przeświadczenie, bardzo moim zdaniem rozsądne, że wzrost PKB w tym roku przekroczy 4%, więc samo to już spowoduje wzrost potencjalnego budżetu. Oczywiście wśród tych zmian, o których również pan redaktor mówił parę minut temu, jest to, że mamy się opierać nie na tym, co było w roku ubiegłym, jeżeli chodzi o PKB, ale na tym, co przewidujemy w ustawie budżetowej na każdy kolejny rok. To jest moim zdaniem bardzo dobra zmiana, bo samo to już zwiększa potencjalną pulę pieniędzy do wykorzystania. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Oczywiście będzie tak czy inaczej następował wzrost PKB. Co do tego jestem przekonany, przeświadczony. Mamy fundamentalne podstawy do tego, żeby sądzić, że wzrost PKB będzie następował. Mamy coraz mniejsze rozwarstwienie społeczne. W związku z tym, szereg programów społecznych rządu idących w tym kierunku, w związku z tym również wydatki na obronność wpisują się w takie myślenie o tym, abyśmy myśleli o przyszłości, nie tylko o przeszłości, bo to jest bardzo ważne, dziedzictwo kulturowe, ale o przyszłości. W ramach tych wydatków na przyszłość nie tylko oparcie się na przyszłym PKB, a nie przeszłym. Przyszły będzie większy. Po drugie, oparcie się na PKB jako takim, a więc PKB wzrastający z roku na rok. Po trzecie, my mamy, przypomnę, coraz większą ściągalność dochodów budżetowych. Dzięki większej ściągalności dochodów budżetowych, nawet bez zmiany tych dwóch poprzednich parametrów wymienionych przeze mnie, tak czy inaczej mielibyśmy większą pulę pieniędzy do wykorzystania. To jest trzecie źródło, bardzo stabilne i bardzo przewidywalne, bo przewidywalnie możemy też powiedzieć, jak bardzo wzrośnie ściągalność chociażby dochodów podatkowych, najważniejszych dochodów. Ale to oznacza, że rząd musi bardzo mocno uszczelniać, że tak powiem, teraz podatki, czy i jakby
te podatki może, właśnie, bo odróżnimy uszczelnianie podatku, czyli tych, którzy ciągle nie płacą i gdzieś tam się uchylają od płacenia danin, a jakby odróżnimy od tego, że jakby podatki muszą wzrosnąć. I teraz pytanie, czy rząd powinien podatki podnosić, czy uszczelniać? Zdecydowanie uszczelniać, podatki wcale nie muszą wzrastać. Ja bym nawet powiedział w odniesieniu do tego, co powiedział pan redaktor, że rząd musi uszczelniać system, ale też musi, bo rząd chce przede wszystkim, to jest najważniejsze, że rząd chce uszczelniać ten system, rząd uszczelnia, bo to też jest różnica, chcieć, móc, a uszczelniać, rząd uszczelnia i oczywiście musi uszczelniać, bo taka jest rola rządu. W ramach tego uszczelnienia będziemy mieli też więcej pieniędzy do dyspozycji, w związku z czym moim zdaniem te pieniądze są i będą na zwiększenie wydatków na obronność. Ponadto pamiętajmy o różnego rodzaju efektach multiplikujących, czyli zwielokrotniających, czyli wykorzystujących to, że niektóre wydatki budżetowe sprzyjają również pośrednio dochodom budżetowym. A jeżeli chodzi o obronność, są to ewidentnie w ogóle technologie militarne, to są bardzo ważne technologie, które sprzyjają zwiększaniu innowacyjności w gospodarce. O to właśnie chciałem zapytać, bo to jest jednak polska grupa zbrojeniowa. My mamy kilka takich sektorów rzeczywiście strategicznych w kwestii, jakby w sektorze militarnym, ale teraz pytanie, czy zwiększanie wydatków na obronność może się przełożyć właśnie na rozwój gospodarczy. Zdecydowanie tak. Zwiększenie wydatków na obronność jest jednym z kilku kierunków, które rząd bardzo świadomie obiera w tym kierunku, aby właśnie zwiększać innowacyjność gospodarki, zwiększać przychody budżetowe, bo wydając pieniądze na obronność, my również przyczyniamy się do tego, że zwiększamy innowacyjność, bo kto jest najlepszym usługobiorcom, jeżeli chodzi o armię? Polskie firmy. Polskie firmy mogą te usługi wykonywać na rzecz armii, mogą produkować bardziej innowacyjny sprzęt wojskowy, czyli zostają te pieniądze w kraju. Oczywiście Polacy też mają dobrą, mającą duży ładunek tak zwanej wartości dodanej, czyli innowacyjności, tej myśli technicznej nowej w sobie, czyli nie tylko przedsiębiorstwa mają zwiększony kapitał, bo oczywiście na prowadzenie działalności osiągają zyski, taka jest rola przedsiębiorstwa każdego, ale i pracownicy, którzy pracują w tych przedsiębiorstwach, otrzymują odpowiednie wynagrodzenie, mają satysfakcjonującą pracę, czyli też z punktu widzenia społecznego jest to bardzo właściwe. Wydatki obronne, jeżeli są mądrze robione, czyli gro tych pieniędzy powinno zostać w kraju. Myśmy mieli bardzo dobry przemysł obronny przed II wojną światową, nie zdążyliśmy go wykorzystać, nie zdążyliśmy go rozwinąć. Zatem wróćmy do swojej takiej szansy dziejowej, spróbujmy w tej chwili ten przemysł obronny bardzo mocno rozwijać. Moim zdaniem powinniśmy iść zdecydowanie w tym kierunku. Mowa, to też pan redaktor podkreślał na początku dzisiejszego programu, mówiąc, że chociażby zwiększenie liczebności armii, ale nie po to zwiększenie, żeby w prosty sposób wykorzystywać samo przez się tą liczebność, tylko po to, żebyśmy w ramach tego zwiększenia mieli coraz więcej osób w ramach tych wojsk obrony terytorialnej, czyli zabezpieczyli się co do zasady przed kimś, kto chciałby do nas wejść, bo będzie miał świadomość, że każdy będzie mógł przeciwko temu wystąpić. To jest punkt pierwszy, to jest bardzo ważne moim zdaniem. I punkt drugi, w ramach tego oczywiście odnawiamy sprzęt, ale odnawiajmy go z wykorzystaniem lokalnych możliwości, lokalnej gospodarki. I wtedy te wydatki z budżetu państwa będą wracały do budżetu. Sławomir Chorbaczewski, ekonomista, wytłumaczył nam, że 2,5% PKB w perspektywie do 2032 roku to dobry pomysł. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. To był gorący temat, a już jutro zapraszam na godzinę 15:08 i wtedy następne gorące tematy i aktualności dnia. Reklama. Ale urwali! W Media Expert obniżamy ceny na nowoczesne telewizory. Na przykład telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Sławny bój o Westerplatte, o Ksywie i Hel dał wiele przykładów męstwa i bohaterstwa. Wojna na morzu. Polskieradio.pl. Często jak płynęliśmy, to widziało się łunę. Konwoje paliły się na morzu, by jak wielkie miasta. Ze wszystkich flot Zjednoczonych Narodów żadna nie walczyła lepiej w warunkach najwyższych trudności operacyjnych jak polska marynarka wojenna. Wejdź na stronę Wojna na morzu. Polskieradio.pl. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Cieszynie i Świeradowie Zdroju na trasie Lata z Radiem. Drap zdrapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Po reklamie.
Polskie Radio 24, jest 15.30, czas na informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji przesłuchuje 3 osoby przebywające we wrocławskim areszcie. Adwokatów Grażynę KB, Andrzeja M. oraz Tomasza Z., poinformował szef komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Przesłuchanie jest niejawne. Wcześniej pojawiły się informacje, że dziś ma zostać przesłuchany handlarz roszczeń Maciej M., który również przebywa we wrocławskim areszcie. Zostanie on jednak dowieziony na przesłuchanie w Warszawie w czwartek. Współpraca gospodarcza i relacje dwustronne zdominowały rozmowy prezydentów Polski i Azerbejdżanu. Ilham Alijew jest z oficjalną wizytą w naszym kraju. Prezydenci mają nadzieję, że dzięki przyjaznym relacjom nastąpi nowe otwarcie w relacjach dwustronnych. Chodzi przede wszystkim o rozwój wymiany gospodarczej, która teraz wynosi około 100 milionów dolarów rocznie. Szansą na jej rozwój ma być sieć 5 polsko-azerbejdżańskich porozumień w zakresie obronności, transportu i energetyki. Istotnym projektem jest połączenie kolejowe, którego utworzenie przewiduje umowa zawarta przez państwowych przewoźników z Polski, Ukrainy, Gruzji i Azerbejdżanu, mówi prezydent Andrzej Duda. Jest szansa na to, abyśmy zrealizowali bezpośrednie, sprawne połączenie kolejowe pomiędzy Azerbejdżanem a Polską przez Gruzję i Ukrainę. To niezwykle ważne, bo to rzeczywiście daje szansę włączenia się tego korytarza transportowego w inicjatywę jednego pasa, jednego szlaku, a więc jeżeli chodzi o rozwój połączenia z Chinami, ale także jeżeli chodzi o rozwój połączeń z Indiami i Iranem, co jest niezwykle istotne. Prezydent Ilham Alijew ocenił, że spotkanie nadaje nowy impuls w relacjach. Azerbejdżański przywódca przypomniał, że jego kraj wraz z innymi partnerami realizuje projekt południowego korytarza transportowego. Ten projekt umożliwi nam transport gazu azerbejdżańskiego do Europy. Całkowita wartość projektu to 40 miliardów dolarów. Jego wdrożenie może być kontynuowane z sukcesem. Mam nadzieję, że pierwsza część zostanie ukończona w przyszłym roku, a ostatni etap w 2020 roku. Prezydent Ilham Alijew pogratulował Polsce niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Ukraińskie banki, telekomunikacja, metro i kijowski port lotniczy, a także sieć Rady Ministrów zaatakowane przez hakerów. Przedstawiciele kolejnych ukraińskich instytucji informują o zmasowanym cyberataku. Nieznani hakerzy uderzyli m.in. w ukraińskiego państwowego dystrybutora energii, producenta samolotów Antonow, metro, port lotniczy Kijów, Boryspol. Dyrektor lotniska poinformował, że ataki mogą spowodować opóźnienia lotów. Zaatakowany został również Narodowy Bank Ukrainy. Niektóre ukraińskie banki mają problemy z realizacją płatności i obsługą klientów. O ataku hakerów na swoje serwery poinformował też rosyjski gigant naftowy koncern Rosneft. Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, Jonathan Nott, zapewnia, że nikt z unijnych obywateli legalnie mieszkających na wyspach nie będzie proszony o opuszczenie Zjednoczonego Królestwa. Premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, przedstawiła przed parlamentem plany władz wobec Europejczyków po tym, jak kraj opuści Unię Europejską. Polacy legalnie przybywający na terenie Wielkiej Brytanii nie będą proszeni o jej opuszczenie po Brexicie, podkreśla Jonathan Nott, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce. Nikt, kto jest legalnie w Wielkiej Brytanii, nie będzie proszony o jej opuszczenie. Polacy powinni czuć się o tym zapewnieni. Unijni obywatele, którzy przebywają na wyspach legalnie, nieprzerwanie od 5 lat, otrzymają status osiedlonego. Aplikacja o ten status będzie możliwa za pomocą specjalnego systemu w internecie po wypełnieniu odpowiednich dokumentów. Ambasador zapewnia, że osoby legitymujące się tym statusem będą mogły korzystać z praw przysługujących Brytyjczykom, w tym z prawa wyborczego. Ci, którzy będą mieli pełen status osiedlonego, będą mieli także to prawo. Dzięki statusowi osiedlonego Polacy po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będą jednakowo traktowani jak obywatele wysp w kwestiach ochrony zdrowia, edukacji czy zasiłków. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Dzisiejsza rozprawa w procesie bombiarza z Wrocławia odroczona. Sąd zebrał już zeznania wszystkich świadków wydarzeń z maja ubiegłego roku, kiedy 23-letni Paweł R. podłożył ładunek wybuchowy w autobusie numer 145 komunikacji miejskiej. W wyniku eksplozji lekko ranna została jedna kobieta, bo podejrzany ładunek wyniósł z pojazdu kierowca. W opinii biegłych zamach był na tyle groźny, że mogło dojść do śmierci wielu osób. Przeciwnego zdania jest mecenas Łukasz Wójcik, obrońca Pawła R., który złożył dziś wniosek w sprawie powołania nowych biegłych.
Konkretnie prosimy o to, żeby sąd dopuścił dowód z innego biegłego z zakresu chemii, materiałów wybuchowych, z zakresu medycyny sądowej i z zakresu pożarnictwa. Dlatego, że te biegli zostały wydane, w naszym przekonaniu są niemiarodajne. One nie odnoszą się do materiału dowodowego w tej sprawie zgromadzonego. Biegli oceniali nie zdarzenie, a eksponat procesowy, który jest niemiarodajny w tym postępowaniu. Pawłowi R. za próbę zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych grozi dożywocie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 15:35. Temat dnia. Ukraińskie banki, telekomunikacja, metro i kijowski port lotniczy zostały zaatakowane przez hakerów. Przedstawiciele kolejnych ukraińskich instytucji informują o zmasowanym cyberataku. Nieznani hakerzy uderzyli m.in. w ukraińskiego państwowego dystrybutora energii, producenta samolotów Antonow, metro i port lotniczy Kijów-Boryspol. Dyrektor lotniska poinformował, że ataki mogą spowodować opóźnienia lotów. Zaatakowany został również Narodowy Bank Ukrainy. Niektóre ukraińskie banki mają problemy z realizacją płatności i obsługą klientów. O ataku hakerów na swoje serwery poinformował też rosyjski gigant naftowy, koncern Rosneft. Przeprowadzono potężny atak przeciwko naszej firmie, informuje na Twitterze Rosneft. A przy naszym telefonie Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dzień dobry. Dzień dobry. Według informatyków wirus Petya szyfruje pliki na komputerach użytkowników. Już wcześniej jego poprzednia wersja próbowała atakować ukraińskie komputery. Tym razem się, jak widać, udało. Tak, teraz zdecydowanie mamy tutaj do czynienia z atakiem na szeroką skalę i na pewno tutaj od razu nam się przypomina całkiem niedawny atak określany WannaCry, natomiast w tej chwili jeszcze trudno powiedzieć, na ile w swoich skutkach te ataki się różnią, ale dużo wskazuje na to, że być może mamy do czynienia z zdecydowanie silniejszym atakiem w tym przypadku, a w szczególności atakiem na już wspominane tutaj w krótkim materiale organizacje, firmy na Ukrainie. Czy ta nazwa wcześniej już się pojawiała w rozmowach specjalistów, wirus Petya? Tak, ta nazwa się pojawiała. Tutaj można jakby przytoczyć to, że najprawdopodobniej ta nazwa pochodzi od skrótu, od imion Petr Aleksiewicz, co po ukraińsku jest Petro Aleksojowicz i chodzi tutaj oczywiście o Poroszenkę, więc możemy tutaj też mówić o pewnych czynnikach politycznych, które mogą być powiązane z tym atakiem i kojarzymy zapewne w pierwszym przynajmniej myśleniu atrybucję z Federacją Rosyjską. Ale właśnie o ewentualnych sprawców chciałem zapytać, czy biorąc pod uwagę, że ofiarą tego ataku jest Ukraina, czy też są instytucje ukraińskie, czy powinno się przykładać sztance geopolityczne do tego rodzaju dyskusji? W takich masowych atakach w ostatnim okresie to właściwie już jest jasne dla wszystkich, że próbuje się poszukiwać atrybucji, która jest motywowana politycznie. Myślę, że tutaj jest bardzo silna konotacja z sytuacją polityczną i trudno się jakby pozbyć tego typu skojarzeń, chociaż trzeba powiedzieć sobie tutaj też jasno, że infekcje, do których doszło na szeroką skalę, przede wszystkim dotyczą Ukrainy, ale nie tylko. Także pojawiły się w Federacji Rosyjskiej, również w Hiszpanii, Francji, Serbii, a nawet w Polsce też się pojawiły takie przypadki. Mamy do czynienia z wirusem, który szyfruje pliki na komputerach użytkowników. To mogą być komputery instytucji, ale też komputery prywatne. Efekt jest taki, że problemy mają banki, telekomunikacja, metro, port lotniczy, a także media. Jak to możliwe, że można wszystkie te instytucje sparaliżować właściwie w tym samym czasie? No ten schemat ataku jest dosyć prosty i niestety bardzo skuteczny. Jeżeli sobie wyobrazimy, że nagle na komputerze, który pełni pełną istotną funkcję w naszym procesie produkcyjnym, jak cokolwiek to oznacza, to może być w banku, ale to może być również w mediach i tutaj właściwie no, wszystkie najważniejsze sektory zostały w jakiś sposób zaatakowane, że na pewnym komputerze pewne zasoby zostaną nagle zaatakowane, zaszyfrowane, czyli de facto komputer nie będzie mógł z nich korzystać i w praktyce nie będzie mógł poprawnie funkcjonować. To wszystko będzie skutkowało tym, że to, do czego miał służyć komputer i w rezultacie gdzieś na końcu jakaś usługa, czy dla obywateli, czy dla funkcjonowania jakiejś innej infrastruktury, funkcjonowania lotniska, banku, poczty, czy firmy energetycznej, będzie to wszystko
wszystko niedostępne, to po prostu przestanie to działać i zaczynają się kłopoty. Może się mylę, mam nadzieję, że się mylę, ale odnoszę wrażenie, że wystarczy jeden komputer, jedno słabe ogniwo w konkretnej instytucji, żeby całą instytucję sparaliżować. Jeżeli ten komputer rzeczywiście będzie obsługiwał krytyczną usługę dla tej instytucji, nie będziemy mieli bardzo szybkiej metody naprawienia sytuacji, chociażby odtworzenia tego systemu backupu, bezpiecznego backupu, albo zastąpienia tego bezpiecznym komputerem, no to może dojść rzeczywiście do sytuacji krytycznej z punktu widzenia funkcjonowania takiej instytucji. Tutaj może być bardzo poważny problem, także no niestety te czarne scenariusze trzeba brać pod uwagę w takich przypadkach jak najbardziej. I w tym kontekście pojawiają się dwa pytania, mianowicie czy jest możliwe zabezpieczenie się przed tego rodzaju wydarzeniami, przed tego rodzaju atakami na płaszczyźnie ogólnopaństwowej, biorąc pod uwagę, że w grę wchodzą po pierwsze instytucje państwowe, ale także komputery czy sprzęt użytkowników indywidualnych. Teorii oczywiście jest to możliwe, ale te praktyczne przypadki, czy sprzed trochę więcej niż miesiąca, czy jeszcze raz przywołuję WannaCry, czy to, co w tej chwili się dzieje, pokazuje, że nie jest to takie proste, bo jeżeli sobie przypomnimy WannaCry, to jednym z państw, które było najbardziej poszkodowanym akurat w tej sektor służby zdrowia, mam na myśli, to była Wielka Brytania, którą często przywołujemy jako kraj, może nie wzorcowy, ale na który powinniśmy patrzeć, jeżeli myślimy o tym, jak budować krajowy system cyberbezpieczeństwa. I okazuje się, że też coś nie zagrało. I zawsze będą takie wektory ataków i zawsze będą takie tego typu zagrożenia, które będą wykorzystywały słabe ogniwa w całym systemie, który jest bardzo skomplikowany, bo on się składa z konieczności zabezpieczenia zarówno komputerów firmowych, jak i komputerów rządowych, tak już mówiąc w skrócie, jak i komputerów użytkowników indywidualnych. To wszystko w sumie tworzy ekosystem, który dosyć prosto jest, jak okazuje się, zaatakować. Nie oznacza to, że nie należy podejmować prób tego, żeby to zrobić jak najlepiej, to jakby jest warunek konieczny do tego, żeby w ogóle myśleć o cyberbezpieczeństwie, ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest zadanie proste. No właśnie, to pierwsze pytanie. Jak się bronić? Jak reagować na tego rodzaju ataki hakerskie? I pytanie drugie, mianowicie gdzie szukać winnych? Gdzie szukać prowodyrów? No zależy, jak będziemy rozumieli tę winę. Czy będziemy ją rozumieli jako zaniedbania po stronie tych, którzy nie zrobili to, co należało zrobić, żeby zabezpieczyć komputery, bo często te ataki są skuteczne głównie dlatego, że ktoś nie ma dobrze dążonego procesu zarządzania aktualizacją systemu. W większości przy takich masowych atakach mamy do czynienia z takim sposobem zaatakowania, który można uniknąć, jeżeli się robi jedną podstawową rzecz. Jeżeli aktualizuje się swój system operacyjny albo system związany z najbardziej popularne oprogramowanie, które używamy na komputerach. I teraz no, gdzie szukamy winnych? Czy szukamy tych, którzy tego nie zrobili, czy szukamy tych, którzy go intencjonalnie zaatakowali? Pewnie gdzieś tam wina leży po środku i trzeba zarówno naprawiać jak najszybciej, jak i próbować ustalić atrybucję tego ataku, żeby poznać modus operandi atakującego, no i próbować go też neutralizować, bo przypomnijmy sobie, że przy WannaCry analiza dogłębna tego sposobu ataku pozwoliła na to, że dosyć szybko zarejestrowano domenę, która była tak zwaną kill switchem, czyli możliwością wyłączenia funkcjonalności ataku i ten atak w dużej mierze został osłabiony dzięki temu, więc no w tej chwili należy liczyć na to, że specjaliści z całego świata zapewne, bo o tym ataku jest głośno już na całym świecie, zajmują się tym i spróbują pomóc tym instytucjom, które zostały zaatakowane. A ja mówiąc o winnych, miałem też na myśli atakujących, hakerów, prowodyrów tego ataku. Gdzie ich szukać? Mogą być w zasadzie w każdym zakątku świata. Tak, oczywiście. I tutaj jakby lokalizacja geograficzna może być wtórna. Tutaj ciągle powtarzamy już, to jest takie troszeczkę w kółko mówienie, ale to jest rzeczywiście niezwykle poważny problem. To tak zwany problem atrybucji ataku, czyli ustalenia wiarygodnego, już nie wspomnę o dowodach
takich, które nie podlegają dyskusji, ustalenia, kto tak naprawdę przeprowadził taki atak. Też trzeba pamiętać o tym, że przeprowadzenie tego ataku to jest pewien cykl, w którym ktoś produkuje narzędzie do przeprowadzenia ataku, ktoś później je wykorzystuje, ktoś później na tym korzysta. Już na przykład przy tym ataku odnotowano pierwsze wpłaty bitcoinów na portfel bitcoinowy, które zostały zaplanowane do tego, żeby te okup zbierać. Więc ja myślę, że tu w wielu miejscach w tej chwili trwa analiza na przykład kodu wykorzystywanego. Nieraz wiadomo, że sposób zakodowania, przygotowania pewnego wirusa, dużo nam jest w stanie powiedzieć o tym, kto tak naprawdę dokonał tego, albo funkcje zawarte w takim wirusie. Na przykład są funkcje sprawiające, że jeżeli wirus zostanie uruchomiony na komputerze, gdzie klawiatura ustawiona jest na cyrylicę, to on nie zadziała. No, to oczywiście nie jest ten przypadek dokładnie odwrotny, ale tylko pokazuje pewną możliwą funkcję, która może być zawarta w wirusie, żeby później próbować ustalać, kto tak naprawdę przeprowadzał tego typu atak. Nie jest to zadanie proste, ale na pewno dużo można ustalić. Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Bardzo dziękuję. Przypomnijmy, ukraińskie banki, telekomunikacja, metro i kijowski port lotniczy zostały zaatakowane przez hakerów. Do tego tematu jeszcze dziś będziemy wracać. Podobnie jak wracamy do tematu pod hasłem sieć szpitali. W studiu dr Jerzy Gryglewicz, ekspert do spraw zarządzania służbą zdrowia Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś opublikowane zostaną przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ listy lecznic zakwalifikowanych do tak zwanej sieci szpitali. Hasło, które krąży w dyskusjach już od miesięcy, dzisiaj wszystko się wyjaśni? Poniekąd tak. Wyjaśni się, które szpitale zostały z jakimi oddziałami, do którego poziomu zabezpieczenia świadczeń zakwalifikowane, ale jeszcze będzie tydzień na składanie odwołań od tych decyzji, więc możemy się spodziewać, że w tym okresie tygodniowym będą podejmowane działania, żeby w tej sieci się znaleźć dla tych szpitali, które nie weszły do tej sieci, więc ostateczna ich liczba i ostateczny ich poziom zabezpieczenia, czyli te kryteria określające, jak ten szpital będzie klasyfikowany, poznamy dopiero za tydzień. A no właśnie, dziś poznamy listę, potem tydzień na odwołanie. Tak. Jedna sprawa jest pewna, mianowicie nie wszystkie szpitale znajdą się na liście. Bo taki był plan, takie było założenie sieci szpitali. No, gdyby wszystkie szpitale miały znaleźć się na liście, to oczywiście w tym momencie nie byłoby sensu takiej sieci tworzyć. Koncepcja sieci ma już kilkanaście lat w polskim systemie ochrony zdrowia. Pierwszym ministrem, który ten problem podjął, był minister Relika, który przygotował też ustawę o sieci. Natomiast koncepcja ewoluowała przez lata. Koncepcja ewoluowała i de facto można powiedzieć, że ostatnio mieliśmy praktycznie też sieć szpitali, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia aneksował umowy, a nie było konkursów. W związku z tym te szpitale, które weszły w ostatnim postępowaniu konkursowym, przez wiele lat udzielały świadczeń i praktycznie zamykały ten rynek świadczeń medycznych. Mówię rynek, bo to, co ta sieć tworzy w tej chwili, to oddzielamy jak gdyby szpitale, które są w sieci, one są nieobjęte postępowaniami konkursem i grą rynkową. Natomiast pewien procent środków wydatkowanych NFZ dalej będzie funkcjonował w postępowaniach konkursowych i te szpitale, które nie wejdą do sieci będą mogły startować w konkursach ofert, jeśli Narodowy Fundusz, oddział Narodowego Funduszu takie konkursy ogłosi. A jeśli nie ogłosi? No trudno sobie wyobrazić, żeby nie ogłosił, dlatego że wiele szpitali, które są często na przykład jednoprofilowe, udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, które są kluczowe dla bezpieczeństwa zdrowotnego. To bardzo głośno było o szpitalach monoprofilowych nastawionych na zabiegi w ramach kardiologii interwencyjnej, czyli leczenia zawału mięśnia sercowego. I według deklaracji Ministerstwa Zdrowia i dyrektorów oddziałów NFZ te oddziały mają szansę znaleźć się w sieci, ale w ramach postępowania konkursowego, gdyż nie spełniały tych szerszych kryteriów, jakim między innymi jest posiadanie izby przyjęć czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Ale musimy sobie zdawać sprawę, że likwidacja tego typu szpitali, które w
krótkim czasie od wystąpienia zawału mięśnia sercowego dokonują interwencji, która jest na tyle skuteczna, że pacjenci przeżywają w Polsce i mamy ogromne sukcesy w kardiologii. Musi być w jakiś sposób zabezpieczona dla pacjentów, no bo mielibyśmy ogromne pogorszenie wyników zdrowotnych w zakresie leczenia mięśnia sercowego. I to jest ten obszar, który wydaje się najbardziej kluczowy, bo mówimy o szybkich interwencjach, które nie mogą czekać. Za chwilę porozmawiamy o konsekwencjach ewentualnych dla pacjentów. Teraz wróćmy na moment jeszcze do kryteriów, jakie musiały spełniać placówki, żeby trafić do sieci szpitali. Jakie to były kryteria? Tych kryteriów było bardzo dużo. Od początkowej wersji, która była bardzo rygorystyczna. Wydawało się, że te szpitale będą bardzo mocno sprofilowane według takich podstawowych kryteriów, jaką była liczba oddziałów na danym poziomie zabezpieczenia. Mówiąc obrazowo, możemy szpitale podzielić na 6 kategorii. Szpitale ogólnopolskie, są to głównie szpitale kliniczne, dla których które wszystkie wchodzą do sieci na dotychczasowych zasadach, więc te szpitale od uchwalenia ustawy mogły spać spokojnie, bo praktycznie ich te elementy nie obowiązywały. Szpitale pediatryczne i w przypadku tych szpitalach pediatrycznych, mamy takie wydzielone szpitale pediatryczne, również tego ryzyka nie było, one wchodzą praktycznie w całości. Mamy szpitale pulmonologiczne i onkologiczne i tutaj będą niebezpieczeństwa dotyczyły bardzo małych szpitali, które nie świadczą świadczeń kompleksowych, czyli udzielają tylko w wąskim zakresie, na przykład samą chemioterapię bez realizacji na przykład świadczeń zabiegowych czy radioterapii. Tu od wielu lat Ministerstwo Zdrowia dąży do kompleksowości świadczeń, żeby świadczenia z zakresu onkologii były realizowane we wszystkich, miały możliwość używania wszystkich metod leczniczych. I to wydaje się optymalne rozwiązanie, ono nie jest kwestionowane ani przez ekspertów, ani przez pacjentów, którzy wolą u jednego świadczeniodawcy mieć kompleksowe leczenie onkologiczne, niż mieć realizowane wielu podmiotów. I mamy trzy kategorie szpitali. Szpitale pierwszego poziomu to są szpitale powiatowe. Początkowo w założeniach Ministerstwo Zdrowia ustaliło, że będzie tam można realizować tylko świadczenie z zakresu chirurgii, interny, pediatrii, neonatologii, ginekologii. W toku dosyć długiego procesu legislacyjnego i uwzględnienia wielu zmian dla szpitali powiatowych jest szansa realizować świadczenia w ortopedii, w kardiologii, w neurologii, jeśli były leczone udary, oraz anestezjologii i intensywnej terapii. To jest dobra wiadomość, bo te właśnie oddziały są kluczowe, jeśli chodzi o świadczenia dla pacjentów najciężej chorych z dużym zagrożeniem. Więc tu wydaje się rozszerzono ten katalog. On został jeszcze w wielu innych elementach też rozszerzony, co z jednej strony powoduje to, że ta sieć stała się dosyć z dużymi oczkami, bo praktycznie większość szpitali do tych sieci wejdzie, więc wydaje się, że niewielka liczba, głównie szpitali niepublicznych, jednoprofilowych, będzie miała problemy z uzyskaniem, ale są deklaracje, że być może będą rozpisane konkursy i dalej ci pacjenci będą mogli w tych szpitalach mieć realizację świadczeń. I być może nasi słuchacze, na przykład w Krakowie, Wrocławiu, w Grójcu, w Koszalinie, zastanawiają się teraz, co to dla nich oznacza, dla ich przyszłości, dla ich bezpieczeństwa i zdrowia, że dzisiaj dyrektorzy wojewódzkich NFZ-ów ogłoszą listę placówek, które trafiły do sieci szpitali. I oczywiście każdy z tych mieszkańców, które pan wymienia, z tych miejscowości ma zupełnie inną perspektywę. Bo inna jest perspektywa mieszkańca Warszawy, gdzie nagle do sieci wchodzi ponad 50 szpitali i na dzień dzisiejszy nie ma rejonizacji. Każdy z naszych mieszkańców może leczyć się w dowolnym szpitalu, do dowolnego szpitala. Inaczej jest w szpitalu powiatowym, w którym nagle może się okazać, że jakiś oddział przestaje istnieć. Dla przykładu takie oddziały, które mogą nie wejść do sieci w szpitalach, to jest na przykład oddział dermatologiczny, alergologiczny, diabetologiczny, reumatologiczny dla szpitali powiatowych na przykład, czy oddział geriatryczny. Tutaj rekomendacje Ministerstwa Zdrowia były dosyć rygorystyczne i te oddziały mogą funkcjonować w szpitalach klinicznych. Oczywiście jest jakaś furtka, która powoduje, że jeśli ten szpital jest kluczowy dla dostępności, to w drodze decyzji arbitralnej, która musi być potwierdzona decyzją Ministra Zdrowia, można to włączyć. Dlatego tak czekamy na ogłoszenie informacji, jakie te szpitale są w sieci, bo wtedy będziemy mieć jasną sytuację. Oczywiście z punktu widzenia pacjentów pozornie może ta zmiana być negatywna, jeśli się jakiś oddział specjalistyczny likwiduje,
ale musi mieć świadomość, że z punktu widzenia organizacji ochrony zdrowia w tak wąskich specjalnościach lepiej jest, lepsze wyniki leczenia są w tych szpitalach wieloprofilowych. Zwłaszcza jeśli chodzi na przykład o programy lekowe, czy stosowanie bardzo drogich terapii, to w takich małych szpitalach, w małych oddziałach nie mamy pełnego profilu możliwości udzielenia leczenia, więc lepiej nawet kosztem odległości leczyć się w szpitalach, które zapewniają kompleksowe leczenie i temu między innymi służy ta idea sieci szpitali. Czyli jakość, kompleksowe leczenie być może kosztem komfortu dla niektórych pacjentów. Zdecydowanie, bo zawsze już dzisiaj możemy sobie wybierać, czy leczymy się w szpitalu najbliższym, który niekoniecznie jest w stanie zaoferować nam pełne spektrum badań, czy będziemy się leczyć w szpitalu specjalistycznym, gdzie ilość konsultacji innych lekarzy, innych specjalności, którzy są konieczni dla danego procesu leczenia jest istotna, ale przede wszystkim diagnostyka. Mówię tutaj o bardzo drogiej diagnostyce obrazowej czy laboratoryjnej. Ta diagnostyka oczywiście, im większy szpital, tym większe możliwości działania. Ale oczywiście są też małe szpitale, które realizują świadczenia na dobrym poziomie i to nie jest taka reguła, która funkcjonuje wszędzie. Jest wiele samorządów powiatowych, które zainwestowały w infrastrukturę szpitalną, szpitali powiatowych, ogromne środki finansowe, często unijne i te szpitale naprawdę są bardzo dobre pod względem jakości, ale również warunków, czyli są sale na odpowiednim poziomie, jeśli chodzi i o estetykę, i komfort, i o powierzchnię dla pacjentów. Wspomniał pan, że po latach ewolucji idei profesora Religi powstała sieć, która ma duże oczka. To zatem ważna i duża zmiana? Znaczy, to zależy oczywiście z jakiej perspektywy obserwujemy to. Jeśli obserwujemy z perspektywy wydolności systemu. No to z wydolności systemu wydaje się, że gdyby te oczka były mniejsze, byłoby zdecydowanie lepiej, bo większe środki finansowe byłyby przeznaczone na mniejszą szpitale. To, co jest największym ryzykiem sieci, to niestety niedofinansowanie tego projektu. Okazuje się, że jeśli się przeprowadza zmiany w systemie ochrony zdrowia, to miarą ich sukcesu jest duża satysfakcja i jak po stronie zarządzających systemem i pacjentem. I gdyby nagle pojawiły się, jak były takie wcześniej deklaracje, większe środki finansowe na wdrożenie tej zmiany, to mi się wydaje, że sukces tego projektu byłby większy, a tutaj jest duże ryzyko, że będzie niezadowoleni i rozczarowani po stronie dyrektorów szpitali i dyrektorów również funduszu, że te środki finansowe na realizację tego projektu mogą sukces organizacyjny znacznie zmniejszyć kosztem dostępności do świadczeń. Przypomnijmy, dziś opublikowane zostaną przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ listy lecznic zakwalifikowanych do tzw. sieci szpitali. A o sieci na antenie Polskiego Radia 24 mówił dr Jerzy Gryglewicz, ekspert do spraw zarządzania służbą zdrowia Uczelni Łazarskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Reklama. Ale Kuba, ale Meksyk! Odwiedź wyspę jak wulkan gorącą lub zachwyć się krainą El Mariachi. Tylko teraz i tylko do 6 lipca super oferta w Rainbow. Rabat nawet 500 zł dla wszystkich rezerwujących. Nie spóźnij się. Rezerwuj na stronie r.pl lub w biurze podróży. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo. Dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Ale urwali. W Media Expert obniżamy ceny na AGD. Na przykład nowoczesne lodówki No Frost. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Po reklamie. Autopromocja. Gospodarka dla każdego. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 18.45. Dziś o tym, jakiego wsparcia w ekspansji zagranicznej oczekują nasi przedsiębiorcy i czy oferta administracji i instytucji państwowych w tym zakresie spełnia ich oczekiwania. O tym także w naszym serwisie internetowym gospodarka.polskieradio.pl. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 16.
Czas na informacje dnia. Prezydent Warszawy ma się jutro stawić przed komisją weryfikacyjną do spraw stołecznej reprywatyzacji. Zmasowane ataki hakerskie na Ukrainie, a także w Rosji i Danii. Dziś poznamy listę placówek, które znajdą się w sieci szpitali.